szybko będziemy sobie biegli przez te historie, ale postaram się kilka takich najważniejszych punktów Państwu przedstawić. Nie wiem, czy Państwa zszokować, czy Państwa czymś zaskoczyć, ale opowiedzieć o wegetarianizmie, który, no właśnie, może mieć kilka swoich historii, czy kilka swoich początków, i ta jego historia może być rozumiana na kilka sposobów. No bo jeżeli się sobie zadamy pytanie, kiedy wegetarianizm się zaczął, jakie są jego narodziny, to odpowiedzi są co najmniej dwie, a może i trzy, ale dwie w kręgu kultury zachodniej. Ja będę dzisiaj opowiadała Państwu o kulturze zachodniej, nią się przede wszystkim zajmuję. Oczywiście Indie się pojawią, Indie, które pewnie większości z Państwa na pierwszy taki rzut kojarzą się z wegetarianizmem. Oczywiście to jest największa bezmięsna kultura, chociaż w tej chwili około 40% mieszkańców Indii to wegetarianie, więc to też nie jest tak, że to jest całkiem wegetariańskie państwo, to jest mniejszość jednak. Jest to niewątpliwie największa kultura. Natomiast nie jestem specjalistką od Indii, jestem specjalistką raczej od historii kultury europejskiej i Stanów, czy Stanów Zjednoczonych, więc o Zachodzie będziemy mówić. No więc na Zachodzie dwie są możliwe odpowiedzi na to, kiedy rozpoczął się wegetarianizm, i pierwsza z nich to jest taka odpowiedź wtedy, kiedy wszystko, czyli w starożytnej Grecji. I w starożytnej Grecji taką postacią kluczową i najważniejszą dla historii wegetarianizmu był Pitagoras. Pitagoras, ten od trójkątów, znamy go jako matematyka, jako filozofa, znamy go mniej jako przedstawiciela wegetarianizmu, a jednak dopóki to pojęcie nie powstało, a kiedy powstało, dowiemy się za chwilę, o diecie bezmięsnej mówiono dieta pitagorejska. I Pitagoras już przekonywał, że to jest dla ludzi dieta naturalna, że to jest nasz stan pierwotny. Co poniekąd zgadza się po pierwsze z współczesnymi odkryciami historycznymi dotyczącymi samych początków istnienia człowieka, ale też zgadza się z opowieściami o początkach. Czy to będzie Księga Rodzaju, gdzie na początku mamy przecież jabłka, na początku mamy przecież rośliny, owoce, które są spożywane, nikt nie, na początku jeszcze nie zabija zwierząt, ale zgadza się to też właśnie z opowieściami greckimi o początkach, czyli opowieściami o złotym wieku, takich utopijnych początkach ludzkości, które dopiero przez grzesznego człowieka, czy przez człowieka gwałcącego prawa i sprzeciwiającego się bogom, w pewnym momencie jest zmuszony do tego, żeby zacząć zabijać. Więc uznaje się w starożytnej Grecji, że początki były bezmięsne, i Pitagoras do tego się w swoich naukach odwołuje. Ale Pitagoras był też zwolennikiem idei transmigracji, czy też wędrówki dusz. Wędrówki dusz, która nam kojarzy się bardziej buddyjsko, to jest w ogóle bardzo ciekawe i filozofowie rozważają to, czy jakie były przepływy idei pomiędzy właśnie Pitagorasem a Buddą, czy tym kręgiem myślowym, ponieważ no właśnie Pitagoras był przekonany, że dusze wędrują. A jeżeli dusze wędrują, no to znaczy, że możemy przez przypadek zjeść swoją stryjeczną ciotkę, która powróciła w postaci krowy, czy powróciła w postaci kurczaka. I ten rodzaj myślenia o tym, że istnieje metempsychoza, istnieje wędrówka dusz pomiędzy różnymi żywymi istotami, jest jakby takim jasnym znakiem, że jedzenie mięsa jest po prostu niebezpieczne, bo kiedy jemy mięso, to możemy zjeść czyjąś duszę. Ta pitagorejska myśl i ta pitagorejska idea porzucenia mięsa była krokiem absolutnie drastycznym, to znaczy jego rezygnacja z mięsa i jego zwolenników była w czasach, w których żyli, czymś znacznie bardziej radykalnym niż kiedykolwiek później tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że religia grecka opierała się nie na księgach, nie na słowie, ale opierała się na ofierze, a to była ofiara zwierzęca. Oni odmawiali składania ofiary zwierzęcej, składali bogom wypieki, składali bogom miód czy jakieś słodkie owoce, ale odmawiali składania ofiary zwierzęcej, co czyniło ich w zasadzie społecznymi wyrzutkami, tak? Bo sprzeciwiali się czemuś, co stanowiło w zasadzie o
podstawie wspólnoty polis. No i tak, Pitagoras nie był jednak jedynym przedstawicielem kultury greckiej czy helleńskiej. Mamy więcej już późniejszych oczywiście, takich, którzy stworzyli już konkretne dzieła, które nie pozostawiają nam wątpliwości. Pitagoras jest takim człowiekiem, który nie zostawił po sobie żadnych pism, więc wszystko, co o nim wiemy, wiemy z jakichś historii, wiemy z jakichś legend. Natomiast mamy późniejszych filozofów, przede wszystkim dwóch, to znaczy Plutarcha z Heronei i Porfiriusza, którzy pozostawili już bardzo konkretne teksty, bardzo wyraźne teksty, które opowiadają o ich rezygnacji z jedzenia mięsa. I no właśnie, Plutarch w swoim traktacie o jedzeniu mięsa, który jest zresztą dostępny po polsku dzięki tłumaczeniu Damiana Miszczyńskiego, zadaje w swoim traktacie takie pytanie, które jest w sumie, mimo że pochodzi z pierwszego wieku naszej ery, jest w sumie dosyć współczesne, a jeżeli ktoś z Państwa jest wegetarianinem albo z wegetarianami rozmawiał, to pewnie wie, że my czasami, identyfikuję się, bo ja też jestem wegetarianką, mamy taki, trochę nas czasami denerwuje, że to my musimy się tłumaczyć, ponieważ jesteśmy tą mniejszością, no to nam się często, coraz rzadziej już, ale kiedyś na przykład bardzo często zadawało się to pytanie, a jak to jest? A dlaczego ty przestałeś? A co się stało? No więc Plutarch pyta, a dlaczego my się mamy tłumaczyć? Ja bym chciał się raczej dowiedzieć, kto pierwszy zabił i kto pierwszy zjadł mięso. Konkretnie pisze w ten sposób. Pytasz, dlaczego Pitagoras powstrzymywał się od jedzenia mięsa? Ja zaś chciałbym wiedzieć, co czuł człowiek, co działo się z jego duszą lub umysłem, gdy po raz pierwszy zamoczył usta we krwi i przytknął wargi do ciała martwego stworzenia, gdy zastawił stoły gnijącymi zwłokami i nazwał jedzeniem i żywnością to, co jeszcze niedawno ryczało, rżało, ruszało się i żyło. Jak jego oczy wytrzymały tę rzeź, gdy podrzynano gardła, zdzierano skóry, ćwiartowano ciała. No taki przyjemny, dosyć gruby, mocny tekst. To jest tekst, proszę Państwa, pochodzący z pierwszego wieku naszej ery, a myślę, że wygląda trochę jak komentarze, które mogłyby się spokojnie pojawić w jakichś bardziej radykalnych, współczesnych dyskusjach pomiędzy zwolennikami jedzenia mięsa i zwolennikami jego porzucenia. Porfiriusz Syru, kolejny, to jest trzeci wiek naszej ery, jeżeli się nie mylę, jego dzieło o powstrzymywaniu się od jedzenia zwierząt, również dzięki panu Miszczyńskiemu, dostępne w języku polskim, jest jeszcze bardziej rozbudowane, nieco mniej jakby gorące, ale bardzo pełne najróżniejszych, bardzo błyskotliwych, przemyślanych argumentów. Znowu argumentów, które często będą się pojawiać przez kolejne stulecia i będą aż do dzisiaj trwały, bo tak naprawdę z wegetarianizmem jest tak, że mamy pewien zestaw takich już dopieszczonych i wypolerowanych argumentów, które mogą być przede wszystkim etyczne, które mogą być zdrowotne, które mogą dotyczyć tego, czy właśnie jedzenie mięsa jest dla człowieka naturalne, czy nie jest naturalne. Oczywiście mogą być religijne i kulturowe i mogą wreszcie być ekologiczne. I o tej ekologii będziemy mówić dalej, bo wegetarianizm taki ściśle już ekologiczny to jest raczej nowoczesna sytuacja. Natomiast nad jego etyczną stroną, jak widzimy, zastanawiano się niemalże od początków kultury zachodniej. Idziemy dalej, a przeskakujemy średniowiecze. Przeskakujemy średniowiecze dlatego, że to nie jest jakby złoty okres dla wegetarianizmu, dlatego że jest to okres, w którym kultura europejska jest kulturą ściśle związaną i opartą na chrześcijaństwie, które, jak to też wiemy, do dzisiaj nie kojarzy się z wegetarianizmem, wręcz dzisiaj powiedzielibyśmy, że nawet może wręcz przeciwnie, raczej byśmy podejrzewali stronę ateistyczną, lewicową i tak dalej, o tym jeszcze za chwilę powiem, do tego, że będzie wegetarianami, a raczej ta konserwatywno-chrześcijańska strona nie. Natomiast jest to okres, w którym nie ma wegetarianizmu, ale są posty, w związku z czym tak naprawdę liczba dni, w których mięso można było spożywać, jest bardzo mała. To nie jest tak, jak powiedzmy dzisiaj mamy jeszcze pozostałości w postaci tego piątku, w postaci Wielkiego Piątku, w postaci Wigilii Bożego Narodzenia i tak dalej. W czasach średniowiecznych i jeszcze późniejszych, XVI-XVII wiek, to mogło być znacznie, znacznie więcej dni, połowa, a nawet ponad połowa roku. W związku z czym, chociaż
nie mówi się w katolicyzmie przynajmniej, bo o chrześcijaństwie będziemy jeszcze mówić za chwilkę, nie mówi się w tym okresie o tym, że mięso należy porzucić całkowicie, to jednak ma ono jakąś taką nutę grzeszności, tak? I tak naprawdę o powiązaniach i o relacjach tego, czym jest post, a czym jest wegetarianizm, czy też całkowite porzucenie mięsa, można by było jeszcze długo dyskutować. Natomiast XVII-XVIII wiek to jest ten czas w kulturze europejskiej, kiedy zaczyna się w filozofii jakby żywo ponownie rozmawiać o tym, czy etyczne jest jedzenie mięsa w ogóle. Nie w kontekście chrześcijańskim, tylko w takim kontekście właśnie bardziej filozoficznym. I temu zagadnieniu poświęcona jest taka znakomita książka pod tytułem Bezkrwawa rewolucja, która jest taką bardzo długą, dosyć skomplikowaną i taką szczegółową pozycją dotyczącą właśnie debat filozoficznych tamtego okresu, bo jest to, okazuje się, taki czas w historii Europy Zachodniej, on się zajmuje przede wszystkim Francją i Wielką Brytanią, kiedy na ten temat mówi się bardzo dużo, to znaczy kiedy pytanie o to, jakie jest miejsce człowieka w świecie, w przyrodzie, jakie jest jego miejsce wobec zwierząt i czy mamy prawo te zwierzęta jeść, jest dosyć centralnym tematem filozoficznym, co nie przekłada się na liczbę ludzi rezygnujących z mięsa, dlatego że żeby móc zrezygnować z mięsa, trzeba mieć wystarczająco dużo innego pożywienia, po pierwsze. Po drugie, debaty filozoficzne dotyczyły niewielkiej grupy ludzi i na pewno nie dotyczyły ludzi biedniejszych, ale jeżeli chodzi o jakiś taki prąd kulturowy, to wtedy niewątpliwie jest gorąco w temacie bezmięsności i dyskutują o tym takie wielkie nazwiska filozofii jak Kartezjusz, który co prawda uważał zwierzęta za bezduszne maszyny i uważał, że można je krzywdzić do woli, ale sam mięsa nie spożywał, bo uważał, że zdrowie jest jeść rośliny ze swojego ogródka, przynajmniej przez pewien czas w swoim życiu nie jadł, bo to też nie jest tak, że wszystkie te postaci, które się tu pojawią, były wegetarianami przez całe życie. Dyskutował z Pierre'em Gassendim, który z kolei twierdził, że mają zwierzęta ożywiającą duszę i również z tej przyczyny ich nie spożywał. Ważną postacią jest Jan Jakub Rousseau, który twierdził, że pierwsi ludzie byli roślinożerni i że pokój to jest właśnie stan, w którym człowiek powinien trwać i że powinien trwać, prawda, jak nam się Rousseau kojarzy, to właśnie z taką Arkadią, z taką harmonią z naturą, dzieciństwo, niewinność, takie tematy, no ale sam wegetarianinem z kolei nie był, bo uważał, że interes własny jest istotniejszy od troski o zwierzęta. W kontekście takich współczesnych badań, Jan Jakub Rousseau jest też autorem takiej wizji tego, że wegetarianizm jest kobiecy, to znaczy nie jedzenie mięsa jest kobiece, że jest dużo bardziej oczywiste i normalne, że kobieta nie będzie jadła mięsa, a jednak mężczyźnie to potrzebne. I to w kontekście nawet współczesnych badań nad tym, o ile więcej kobiet rezygnuje z mięsa, jest bardzo ciekawe, że on jakby już u niego ten obraz kobiety, która jest niewinna, jest eteryczna i ona tam roślinki spożywa, już u niego jest widoczny. I przejdziemy do wieku XIX, bo wiek XIX jest o tyle przełomowy, że to jest wiek, kiedy powstaje wegetarianizm w takim sensie, właśnie, to jest ta druga odpowiedź, której mogłabym udzielić na to, kiedy powstaje wegetarianizm. On w XIX wieku kształtuje się po pierwsze jako nazwa, w latach 40. słowo vegetarianism to jest słowo, które po raz pierwszy pojawia się w języku angielskim i rozprzestrzenia się po świecie i no, jako taki ruch sformalizowany powstaje wtedy wegetarianizm, bo w latach 40. wieku XIX powstaje pierwsza chrześcijańska sekta wegetariańska pana Williama Cowherda z Manchesteru, a następnie British Vegetarian Society, czyli pierwsze zorganizowane środowisko wegetarian, które również rodzi się w Manchesterze i co ciekawe do swoich szeregów rekrutuje w dużej mierze robotników z fabryk, z manchesterskich fabryk, co jest o tyle ciekawe, że nam się dzisiaj wegetarianizm raczej nie kojarzy z robotnikami fabrycznymi, raczej nam się kojarzy z jakąś wyższą klasą średnią, a właśnie do tego pierwszego stowarzyszenia w dużej mierze się rekrutowali mężczyźni pracujący w fabrykach, którzy twierdzili, których Cowherd przekonywał, że będą lepiej pracować i że będą spokojniej, w większej harmonii żyć, jeżeli zrezygnują z mięsa, które
przesadnie rozgrzewa, które przesadnie podnieca, które budzi agresję i jest w związku z tym szkodliwe nie tylko dla ciała, ale też dla ludzkiego ducha. To jest wątek, który pojawia się u najbardziej znanych XIX-wiecznych wegetarian, najpierw w Wielkiej Brytanii, później w Stanach, którzy wywodzą się z religii protestanckich, religii purytańskich i obok wegetarianizmu promują abstynencję, powstrzymywanie się od masturbacji i od seksu, który nie służy prokreacji, którzy promują zasadniczo życie takie bardzo spokojne, ascetyczne, niepodniecające, lekką dietę. Sylwester Graham, pewnie po nazwisku już od razu może się nam skojarzyć, z grahamką i z krakersami i z chlebem z pełnej mąki, tak zwanej mąki Grahama, w której znajduje się odpowiednio dużo otrąb, którą to on polecał jako jeden z głównych produktów, które człowiek spożywać powinien. I no właśnie, był przedstawicielem takiego dosyć istotnego w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XIX wieku ruchu Clean Living Movement, czyli no właśnie ruchu czystego życia, którego następnej fali reprezentantem był pan, którego nazwisko również myślę, że się Państwo od razu będzie kojarzyło, John Harvey Kellogg, czyli współtwórca płatków kukurydzianych, do dzisiaj firma Kellogg's istnieje. To był taki wielki amerykański celebryta, do jego sanatorium przyjeżdżali wszyscy, od Henry'ego Forda, przez Amelię Earhart, przez prezydentów. On leczył ludzi, między innymi właśnie dietą bezmięsną, czystą wodą, kąpielami zdrowotnymi i był, powiedzmy, reprezentantem takiego ruchu medycyny naturalnej. Ruchu, który istniał, jak już wspomnieliśmy, w Anglii, który istniał w Stanach Zjednoczonych, ale również rozprzestrzeniał się na resztę Europy i również dotarł do Polski. Tutaj właśnie jeszcze Maksymilian Bierschelbener, dołączam go do tej triady, dlatego że to jest kolej człowiek, który wymyślił musli, więc wszyscy ci znani, głośni wegetarianie XIX-wieczni pozostawili swoje ślady w naszych śniadaniach. Ale no właśnie, ruch to może być szokujące i to może być zaskakujące, że jest to ruch, który dotarł do Polski przez Niemcy, przez Austrię, właśnie też przez Bennera. I w Polsce, nie wiem ile osób odgadłoby, kiedy pojawili się w Polsce pierwsi wegetarianie. Otóż pierwsi wegetarianie pojawiają się w latach 80. czy na przełomie lat 80. i 90. wieku XIX. Taką pierwszą znaną postacią był człowiek, który nazywał się Konstanty Moes Oskar Giełło, który trochę na wzór Kelloga, nie na wzór, w sensie nie twierdzę, że to jest jakieś takie połączenie bardzo wyraźne, ale tak jak Kellogg czy tak jak Bierschelbener założył pod Warszawą uzdrowisko jarskie, które nie było jednak najbardziej znanym uzdrowiskiem jarskim, bo najbardziej znanym było takie, które założył taki doktor Apolinary Tarnawski. To było na południu, dzisiaj współcześnie są tereny Ukrainy. On założył takie uzdrowisko jarskie, również oparte na wizji takiego życia spokojnego, braku abstynencji, braku mięsa, alkoholu i nadmiernych podniet, gimnastyka na świeżym powietrzu i tak dalej, i tak dalej. Tam również przyjeżdżali polscy celebryci od Marii Dąbrowskiej po na przykład Romana Dmowskiego. To jest o tyle interesujące, że we współczesnym kontekście wegetarianizm kojarzy nam się tak znacznie bardziej cowo i może Roman Dmowski nie jest człowiekiem, którego byśmy posądzili o romanse z dietą bezmięsną. Ta lewicowość to jest dwudziestowieczne skojarzenie, dwudziestowieczne połączenie. Znowu wegetarianizm będzie się kojarzył trochę z ruchem hipisowskim. Hipisów takimi przodkami, powiedzmy, byli tak zwani nature boys, czyli tacy długowłosi, długobrodzi chłopcy, w dużej części emigranci z Europy, którzy się włóczyli po Kalifornii i robili takie dziwne rzeczy w programach telewizyjnych na przykład, we wczesnej telewizji amerykańskiej, zakładali pierwsze w Kalifornii wegetariańskie restauracje i tak w połowie XX wieku to właśnie Kalifornia staje się takim centrum wegetarianizmu, co jest o tyle istotne, że trochę właśnie z takim klimatem
hipisowskim będzie się do dzisiaj trochę dieta bezmięsna kojarzyła i trochę właśnie z takimi ludźmi jak właściciel restauracji The Source, który wygląda tak, to były wszystko jego żony, zdaje się, ale oprócz tego takiego chodzenia boso po trawie i jakby takich klimatów właśnie takiego zespolenia z naturą, czy w świecie anglojęzycznym w zasadzie pojawiają się dwie książki, które kształtują nasze współczesne, dzisiejsze myślenie o tym, czym jest wegetarianizm i z czym się nam najbardziej kojarzy. Pierwsza z tych książek to jest książka Diet for a Small Planet, Frances Murlepe, której wydanie można uznać za początek tak zwanego takiego wegetarianizmu klimatycznego, to znaczy wegetarianizmu, który za swój największy cel stawia ekologię. Wcześniej ten wątek się pojawia. Pojawia się on nawet w polskich tekstach, to znaczy w polskich tekstach jeszcze z XIX wieku mogą Państwo znaleźć wyliczenia tego, jak wiele trzeba wody, nawiązując do poprzedniego wystąpienia, wody czy ziemi zużyć, żeby wyhodować krowę, a o ile mniej jest jej potrzebne, żeby wyhodować jakieś inne, jakieś roślinne rzeczy, to tutaj Frances Murlepe już bardzo, bardzo wyraźnie opisuje to, że po prostu nasza planeta jest mała, że mamy ograniczoną ilość zasobów i że to rodzące się w tym czasie przemysłowa hodowla i przemysłowe wytwarzanie mięsa jest drogą donikąd. Wydaje się, że ona tych 50 kilka już lat temu przewidziała to, co rzeczywiście jest no, dzisiaj gigantycznym problemem, to znaczy to, jak wiele zasobów zjada hodowla przemysłowa. No i właśnie Frances Murlepe jakby ten klimatyczną dyskusję rozpoczyna, jednocześnie pokazując, jakie mamy rodzaje białka roślinnego. Kolejna rzecz, którą wegetarianie słyszą wielokrotnie, to skąd bierzesz białko, więc ona już w tym 71 roku odpowiadała powoli na to pytanie. Druga książka absolutnie kluczowa to jest książka Petera Singera Wyzwolenie zwierząt, bo to jest książka, która wprowadza pojęcie praw zwierząt, pojęcie, które dzisiaj jest już poniekąd oczywiste, niekoniecznie respektowane, niekoniecznie na dużą skalę wprowadzone i tak dalej, ale jakoś tam oczywiste, to znaczy w większości legislacji istnieją jakieś wyznaczniki tego, jak zwierzęta można traktować, a jak ich traktować nie wolno, ale Peter Singer no właśnie w tymże 71 roku dopiero opowiadać o tym zaczyna i mówi o tym tak zwanym gatunkowizmie, czyli o dyskryminacji ze względu na gatunek, która ma towarzyszyć innym, która towarzyszy innym rodzajom dyskryminacji i w tym sensie właśnie gdzieś tam wegetarianizm do dzisiaj jest taką agendą kojarzącą się z lewicą, która to lewica często ma potencjał emancypacyjny, to znaczy jest tym głosem mniejszości, która emancypuje się wobec większości, czy to ze względu na rasę, orientację seksualną i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakby zwierzęta zostają włączone w tę samą narrację. Właśnie w latach 70. mamy dużych, ważnych, znanych, do dzisiaj walczących o prawa zwierząt, no celebrytów, powiedzieć o Paulu McCartneyu to by było bardzo obraźliwe, no gwiazdy wielkie wegetarianizmu, jak wszyscy pewnie byśmy byli w stanie kilka takich osób i w Polsce i za granicą wymienić. I tutaj polecam Państwu takim bardzo dobrym jakby podsumowaniem tego, czym może być postawa taka właśnie emancypacyjno-etyczna, współczesna postawa, już nie wegetariańska, ale wegańska. Osobny temat, można by było kolejne pół godziny o historii weganizmu, która jest dużo krótsza, ale również ciekawa, rozpoczyna się w latach 40. XX wieku. Przemowa Oscarowa Joaquina Phoenixa sprzed kilku lat, 2020 rok, film Joker. Jeżeli Państwo ją sobie puszczą, to jest bardzo ładne wpisanie tego, czym jego zdaniem weganizm, czy kiedyś wegetarianizm jest jako ideologia, która ma za zadanie, no właśnie, uratować świat, jeżeli to jest jeszcze jakoś możliwe, bo dzisiaj w tym kontekście bardzo często się mówi o porzuceniu mięsa jako jednym ze sposobów, które mogą nam pozwolić uratować świat przed katastrofą klimatyczną. Dziękuję.